Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki filmik na temat takiego małego eksperymentu, ponieważ zobaczyłem dzisiaj filmik na YouTubie, który pokazywał, że można unieruchomić telefon, ustawiając mu tapetę z pewnego zdjęcia, który ma profil jakiś tam Photo RGB. Ja sobie zerknę tylko na szybką podpowiedź w metadanych w EXIF-ie, jakie jest info. I to jest dokładnie Prop Photo RGB. Tak się nazywa ten profil, który zapisuje jakby format tego zdjęcia, kolorów, jakoś tak dalej. To się zna na fotografowaniu, tam będzie wiedział, o co chodzi. I powiem Wam tak, muszę sobie troszeczkę obniżyć tutaj czułość mikrofonu, bo widzę, że chodzi na przesterowanie. Dobra. I tak o. Pokazane jest na filmiku, że Samsungi się resetują, nie można ich uruchomić. No i jak wiemy, użytkownicy, którzy są mniej zaawansowani, no po prostu mogą sobie nie poradzić i wtedy co? Albo oddajemy telefon do serwisu, a jeżeli mamy na gwarancji, no to wtedy idziemy gdzieś tam do salonu i oni nam to będą robić, tak? No ale tracimy mnóstwo czasu, bardzo dużo. Można też sobie jakoś samemu poradzić z tym problemem i dzisiaj zrobimy taki test i zobaczymy, czy uda mi się wyjść z tej sytuacji, jeżeli na tym Samsungu zdarzy się taka sytuacja, że on się też będzie restartował. Jeszcze nie wgrywałem tej tapety tutaj, nie wiem, co się stanie z Samsungiem i dlatego sobie jeszcze przeprowadzimy testy na telefonie BlackBerry. Jeszcze mi się tutaj ładuje Nokia Lumia 930, także to będzie taki mały test pokazujący, jak się zachowają różne telefony pod tą samą tapetą. Dla ciekawości powiem już od razu takie coś, że na górze tym telefonem, którym tutaj kameruję, sorry za moje paznokcie, jest to Huawei P9 Lite i on po wgraniu tej tapety totalnie nic się z nim nie stało. Ustawił ją, także na Huawei żadnego wpływu nie ma. I najpierw sobie przeglądniemy tak na szybko, jakie te poszczególne telefony mają procesory. Tym razem się przełączę na Firefoxa. Tutaj zaczniemy sobie od Samsunga Galaxy J5. Ok. Samsung Galaxy J5 z 2006 roku ma Snapdragona 410. To już będzie taka informacja, że to będzie na tym procesorze wszystko robione. Do końca nie wiem, czy to jest wina procesora, czy po prostu wina oprogramowania, jakie jest na telefonie. Ale to już nie mi to oceniać. Drugim telefonem będzie Nokia Lumia 930. Też ma Snapdragona, tylko że już 800. No i trzecim będzie telefonem BlackBerry Q10, który też ma procesor Snapdragona. Tyle, że już jakiś S4 Plus MSM 8960, zegar 1500 MHz, Krait. Także zobaczymy sobie, jak sobie poradzą. No praktycznie wszystkie telefony będą na Snapdragonie, tak? Jedynie Huawei P9 Lite jest na Kirinie i z nim się nic nie działo po wgraniu tej tapetki, także Huawei jest odporny jak najbardziej na taką tapetę, nic się z nim nie stanie. Tak więc co robimy dalej? Dalej chyba sobie przejdziemy na widok z tych telefonów i na pierwszy rzut oka pójdzie właśnie Samsung pierwszy. Jako pierwszy ja sobie zrobię tak. Otworzę sobie najpierw klapkę, wyjmę kartę pamięci. Żeby wyjąć kartę pamięci, najlepiej to zrobię oczywiście wchodząc tutaj w pamięć. Tylko gdzie mamy tutaj pamięć? Aplikacje, chmura, konto, dostępność. Tu jest konserwacja urządzenia, to jest tak. Gdzie tu jest pamięć? A, tu jest pamięć
jaką dostępną ma ten telefon. Mi chodzi o pamięć tą SSD, raczej SD, micro SD dokładnie. Chodź, ja tutaj wgrałem do tego Samsunga zarąbisty w ogóle system. On jest, tak przy okazji wam pokażę. Testowałem ten telefon z różnymi modyfikacjami. Revenge ROM jest the best, naprawdę jest super. Super. OS, bo ma jeszcze tutaj takie future'y jak taki boczny pasek. Jeszcze raz przeciągniemy, to mamy, możemy sobie kontakty pododawać. Tak przy okazji, Revenge OS najlepszy jaki dotychczas testowałem na tym telefonie. Nie zżera tak baterii. Przede wszystkim nie ma takiego czegoś upierdliwego, że jak włączę ekran, to się pokazywała tutaj i tak godzina, i to podejrzewam, że mocno drenowało też baterię. Dobra, wyjmiemy normalnie tą kartę, nie będę się już tak z tym bawił. Teraz sobie tą kartę podłączę do huba USB. Wgram na tą kartę oczywiście to zdjęcie, które jest zapisane w tym formacie. I zobaczymy, co się stanie. Ja na chwilę zrobię pauzę, żeby nie tracić czasu. I zaraz wracamy. Dobra, ja już grałem na kartę to zdjęcie. Ono jest w formacie JFIF. O, BlackBerry już mi się uruchamia. Bateria się już troszkę naładowała. Włożymy sobie tą kartę. I teraz przejdźmy sobie do galerii. Zobaczymy, czy jest to zdjęcie widoczne. Gdzie my tu mamy galerię? Nawet nie mam galerii, no. Galeria. Ok, na chwilę schowam, żeby nie pokazywać, jakie ja mam w ogóle obrazy tutaj. A to ciekawe. Wgrywając na kartę pamięci w galerii, nie mamy tego zdjęcia w ogóle dostępnego, czyli musimy sobie wejść w pliki. Teraz, gdzie są pliki? Moje pliki. Karta pamięci, to do download folderu wgrałem. Jest. Zobaczcie sobie, jest to zdjęcie. JFIF, one ma 1,16 MB. Spróbujmy zobaczyć, czy się w ogóle otworzy. Nie można otworzyć pliku. Nie masz aplikacji umożliwiających otwarcie pliku tego typu. Możesz je wyszukać w sklepie Play. Play. Jaki bezsens. Maga Waver. No dobra, zainstalujemy jakąś aplikację, zobaczymy, czy ona otworzy w ogóle ten plik. No to ciekawe, nie można JFIF-a otworzyć. Może już zablokowali taką opcję, żeby po prostu nie ustawić tego zdjęcia tak, żeby nie... O, ciekawe, tutaj, aha, bo to jest to. Instaluję. Zobaczymy, czy się w ogóle otworzy przez tą aplikację to zdjęcie. Oczywiście reklama. Dodamy jakieś zdjęcie. Otwórz karta pamięci. Pamiętamy, to był folder download. Jak widzicie, Samsung nie może otworzyć tego zdjęcia. Tym samym ogłaszam, że nie mogę zawiesić tego Samsunga, bo on tego zdjęcia po prostu nie otworzy. Także robimy test na innym telefonie. W ogóle niepotrzebnie wyjmowałem baterię. A to jest ciekawe, czy wyjmując baterię, odłączamy telefon od zasilania, wtedy kartę możemy wyciągnąć chyba bez problemu. Też tak zrobiłem. Dobra, sprawdzimy teraz na BlackBerry, co się stanie. Już nie pamiętam, jak on tutaj miał tą kartę wkładaną. Aha, nie trzeba nawet baterii wyciągać. I takie telefony kocham. Podłączymy sobie do BlackBerry'ego. Włożono kartę pamięci.
I teraz tutaj sobie przejdziemy do plików. Tak, ja na chwileczkę zrobię poza ekranem, bo chcę zobaczyć, jakie tu w ogóle zdjęcia mam na tym telefonie. Pewnie jakieś będą. No jeszcze mi spadł Huawei. Zahaczyłem o kabel. Dobra. Brak zdjęć i filmów. No to musimy wejść w tego menedżera tutaj plików. A gdzie tutaj było to w BlackBerry? Menedżer plików. Zobaczymy sobie teraz. Tak, urządzenie czy karta pamięci? Karta multimedialna. Downloads. Folder. Jest ten plik FIF. Widać. I teraz test, jak sobie poradzi BlackBerry Q10. Nie można otworzyć pliku JFIF. No nie, no to jest ciekawe, dobra. Wyjmujemy kartę pamięci. BlackBerry sobie też nie potrafił poradzić z otwarciem pliku JFIF, no to może będzie ciekawy temat. Nie, może to będzie inaczej. Tytuł będzie: nie można otworzyć plików JFIF na żadnym telefonie. I teraz tutaj... Ale ząg. Chciałem włożyć kartę pamięci do Nokii 930, a w Nokii 930 nie ma slotu na karty pamięci, to jest tylko wbudowana pamięć. 32 giga. Także ja robię pauzę, muszę kabel odłączyć. Albo nie, chyba nawet wykorzystam inny czarny. Tak, wykorzystam czarny kabel do podłączenia się do pamięci masowej Nokii 930 i sobie wgram bezpośrednio. Sieć jest niedostępna. Chcesz wrócić na sieć? Nie. Świetny telefon, to jest naprawdę ekran tutaj w tym telefonie, to jest mistrzostwo świata. Generalnie jest zarąbisty telefonik. Świetny aparat, który kręci filmy w 4K, naprawdę bardzo dobrze. Robię pauzę, żeby po prostu ogarnąć tutaj wgranie tego pliku JFIF na Nokia. Ale nie, powiem wam, że nawet mogę odłączyć kabel od tego Huawei, bo on idzie i tak przez Wi-Fi. Teraz zobaczymy sobie, czy... Jest, ok, wykryło. Wrzucimy sobie to do downloads folderu. I ten plik sobie skopiujemy. Kopiuj tutaj. Ok, JFIF jest skopiowany już do telefonu. Ja odłączę sobie teraz kabel. I teraz przejdę do zdjęć. Tutaj zrobię pauzę, bo nie chcę... Tak, włączę oszczędzanie baterii, bo faktycznie mam mało. I szybko sobie spróbuję znaleźć ten plik. Ok, patrzcie, w eksploratorze plików znajduje mi ten plik. 5K to jest. To jest dokładnie to zdjęcie. Spróbujmy je otworzyć. No nie, no no. Nokia 930 otwiera i od FIFA, a inne wszystkie telefony się po prostu nie dają rady. Brawo dla Nokii. I teraz sobie zobaczmy, czy tutaj można ustawić to jako tapetę. Ustaw jako. Jako tło. Ok. Nawet można sobie wykadrować jeszcze. Trwa zapisywanie. Teraz zobaczymy, czy będzie jako tło. Nokia sobie bez problemu z tym poradziła. Jest z tyłu jako tło. Żadnego resetu nie ma. A teraz zobaczmy sobie jeszcze coś innego. Zobaczymy sobie... Ustaw jako blokadę. Ustaw jako ekran blokady. Zastosuj. Trwa zapisywanie. No co, i telefon działa. Zobaczmy sobie. Wyłączam go przyciskiem. Nawet jest ekran blokady teraz. Działa wszystko elegancko. Żadnego resetu. Także
No taki mały testcik. Samsung J5. Nie można wgrać pliku JWiv. BlackBerry Q10 zaskoczył mnie. Byłem przekonany, że BlackBerry sobie poradzi z otwarciem tego pliku. Nie poradził sobie też. Jedynie Nokia, Lumia, stara 930, no stara, ale jara. Genialny telefon, naprawdę. Będę go trzymał, ja go nawet nie będę sprzedawał, bo to jest bardzo dobry telefon. Poradziła sobie z otwarciem tego bez problemu. Teraz jak to zamknąć? Aha, dobra. Bez żadnego problemu sobie poradziła z otwarciem pliku JWiv, rzekomo, który miał uśmiercać telefony. Jak widzicie, nic się z tym nie stało. Taki mały testik. Ja podlinkuję te zdjęcie do opisu filmu, także dam namiary na ten film, który jest oryginalnie pokazywany, jak to gościu tam niby te Samsungi, tego Samsunga zawiesił i tak dalej. No i wy będziecie mogli sobie na własną odpowiedzialność sprawdzić, czy faktycznie wam też telefon zawiesza taka tapeta. I piszcie w komentarzach, bo to będą fajne, cenne informacje. Także to na dzisiaj taki filmik, myślę, taki eksperymentalny. I to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.